na absurdy dzisiejszego systemu i dostępne alternatywy. Ja mam na imię Tomek i przeprowadzę właśnie tę prezentację. Planuję się zapewne przedstawić swoje osiągnięcia oraz to, kim jestem, ale prawdę mówiąc, nie powinno to mieć większego znaczenia. Dlaczego? Otóż coraz częściej ludzie zwracają zbyt dużo uwagi na to, kto mówi, kiedy powinni skupić się na tym, co mówi, a dla osoby szukającej informacji fakty pozostają faktami, niezależnie od tego, kto je prezentuje. Stwierdzenie 2 plus 2 równa się 4 jest tak samo prawdziwe w ustach profesora matematyki, jak i w ustach kilkuletniego dziecka. Opóźnienie z prezentacją. Na tej samej zasadzie popularność danego stwierdzenia nie wpływa na fakt jego prawdziwości. Kilkaset lat temu za tezę o okrągłej Ziemi można było stracić życie, już próbując wytłumaczyć, że ciała stałe składają się z 99% z pustych przestrzeni, można się narazić na wyśmianie. Z drugiej strony ludzie mają tendencję przyjmować informacje płynące z ust tzw. autorytetów bez jakiejkolwiek weryfikacji. Dobitnie wykazał to profesor Steven Walters z Princeton University w stanie New Jersey, który odkrył, że 89% osób wierzy bezkrytycznie we wszystkie wyniki badań pochodzące ze znanych uniwersytetów amerykańskich. Badanie to oczywiście jest zmyślone, ale jeśli pomyślałeś, wow, niewiarygodne, choć przez chwilę, to wiesz, co mam na myśli. Także dzisiaj stoję przed Wami w roli posłańca i proszę Was, wykażcie się krytycznym myśleniem, to znaczy nie wierzcie w nic, co powiem na słowo, ale nie wyrzucajcie niczego z miejsca. Wiele informacji może być trudnych do zaakceptowania, ba, mogą brzmieć nawet absurdalnie, jednak dopiero po rzetelnej weryfikacji danych będziecie w stanie je zaakceptować bądź zignorować. Dziś na początku drugiej dekady XXI wieku praktycznie każdy kraj funkcjonuje na zasadach tego samego systemu. Nieważne jaki panuje tam ustrój, religia, jaka kultura dominuje. Wszystkie gospodarki świata opierają się o system monetarny. To znaczy pieniądz w tej czy innej formie jest fundamentem całej struktury. Odzwierciedla się to w rodzaju instytucji i hierarchii wartości w społeczeństwie, które kształtują zachowania obywateli. Nie powinno dziwić więc, że w społeczeństwie gloryfikującym pogoń za egoistycznymi korzyściami, elitaryzm, chciwość i nieuczciwość ciągle słyszy się o ludziach, którzy dopuszczają się tak ekstremalnych zachowań jak morderstwa, gwałty, korupcja i tym podobne. Rządy realizują zachowania nacjonalistyczne i patriotyczne, żeby zawsze mieć pod ręką legiony posłusznych obywateli, czy to na wojnę, czy do poparcia praw, które w rzeczywistości służą im samym. Instytucje kościelne wciskają wierzącym, że urodzili się w grzechu, by mieć pewność, że będą je błagać o pomoc w osiągnięciu zbawienia. Korporacje zaś oblepiają każdy możliwy skrawek miasta reklamami, który przypadkiem nie pomyślał, że szczęście jest na pewno innym niż centrum handlowym. A cały cyrk, o którym skupiłem, krąży wokół tak zwanych pieniędzy. A pieniądz zaś, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest sposobem naturalnym. Na dobrą sprawę nie reprezentuje nawet żadnej prawdziwej wartości. Jeśli popatrzymy na to logicznie, pieniądze przydają się tylko tam, gdzie panuje niedostatek zasobów. W takiej sytuacji ludzie sztucznie nadają pieniężną wartość zasobów oraz pracy ludzi, by możliwa była ich wymiana. Pomyśl, czy istniałby jakikolwiek powód, by używać pieniędzy, jeśli wszystko wokoło byłoby tak powszechnie dostępne jak powietrze? Czy płacimy za korzystanie z powietrza? Na szczęście jeszcze nie. Choć znalazłoby się kilka firm, które chciałyby je skomercjalizować. To straszne, jak bardzo dzisiejsze społeczeństwo jest zmanipulowane, by myśleć, że pieniądz ma coś wspólnego z wyborem. Że daje wolność, albo jeszcze lepiej, że jest w jakiś sposób powiązane z demokracją. Najgorsze jest jednak to, że zdecydowanej większości społeczeństwa nie przyszłoby nawet do głowy, że może istnieć jakiś inny świat poza systemem monetarnym. Mówiąc przenośnie, że istnieją jakieś inne gry poza Monopoly czy Eurobiznesem. Oczywiście nie da się zaprzeczyć, że wynalazek, jakim był pieniądz, był przydatny w przeszłości. Jak już wspomniałem, w świecie, gdzie wszystkiego brakowało, służył jako środek ułatwiający wymianę. Jednak dzięki nauce i technologii niedobór, czyli podstawowa przyczyna istnienia pieniędzy, przestaje być istotnym problemem. Już dziś mamy możliwości, by zrobić kolejny krok ewolucji społecznej, budując świat, w którym takie zmory jak niekończące się wojny, bieda, wyzysk ludzi i niszczenie środowiska naturalnego będą nie tylko nietolerowane, ale także absolutnie niedopuszczalne. A ludzie, zamiast tracić czas w nudnej pracy, będą mogli zająć się czymś, co ich pasjonuje. Jakie są podstawowe warunki podtrzymujące gospodarkę? Po pierwsze, pieniądze muszą nieustannie krążyć, by podtrzymać wzrost gospodarczy. Proces ten jest elementem tzw. cyklicznej konsumpcji. W wielkim skrócie w dzisiejszej gospodarce mamy trzy role do odegrania. Pracodawcy, pracownika i konsumenta. Pracodawca daje zatrudnienie pracownikowi. Celem każdego z nich jest maksymalizacja zysku jak najmniejszym kosztem. Każdy z nich, czyli z nas, jest konsumentem, który ma wydawać zarobione przez siebie pieniądze na dobra i usługi dostarczane przez pracodawcę. Gospodarka działa tylko dlatego, że pieniądze krążą nieustannie po karuzeli konsumpcji. I po drugie, ludzka praca musi być sprzedawana jako produkt. Poza inwestowaniem i dziedziczeniem, praktycznie wszystkie pieniądze, za które żyjemy, otrzymujemy za wykonaną pracę. Co by się stało, gdyby zapotrzebowanie na pracę ludzi zniknęło niemal całkowicie? Mówiąc dokładniej, co się stanie, kiedy automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji doprowadzą do zastąpienia maszynami 40%, 50%, a nawet 70% ludzkiej siły roboczej? Kiedy zacznie to poważnie zagrażać funkcjonowaniu całej gospodarki i sprawi, że poddamy wątpliwość jej fundamentalne założenia. Natomiast do kwestii cyrkulacji pieniędzy. Co się stanie, kiedy zostanie ona dramatycznie zahamowana? Co by się stało, gdyby, mówiąc hipotetycznie, odkryto, że poprzez zoptymalizowanie techniki produkcji i zarządzania zasobami można by tworzyć rzeczy trwałe i użyteczne przy niemal zerowym zanieczyszczeniu środowiska? Mówię tutaj o produktach, które się nie psują i które można modyfikować w lepsze, przez co raz zakupione starczą na całe życie. Nie można tego oczywiście zrobić z jedzeniem, ale na podobnej zasadzie, co się stanie, jeśli dzięki nowym technologiom produkcja żywności stanie się tak łatwa i efektywna, że będziemy w stanie bez problemu wyprodukować dowolną ilość dobrej jakości żywności, przez co jej cena spadnie do jakiejś śmiesznej wartości. Przeanalizujmy teraz koncept spotykany w ekonomii zwany teorią wartości. Zgodnie z nim wszystko w społeczeństwie ma określoną wartość na podstawie takich zmian. Użyteczności danej dobra czy usługi, stopnia dostępności niezbędnych zasobów oraz ilości pracy ludzkiej, wymaganej do stworzenia danego produktu bądź zorganizowania danej usługi. Jeśli pozbylibyśmy się problemu braku dostępności do wysokiej jakości materiałów, m.in. dzięki sprawniejszemu recyklingowi, a także zlikwidowalibyśmy potrzebę wykorzystywania ludzkiej pracy dzięki automatyzacji, wtedy w rzeczywistości wartość produktów i usług spadłaby niemal do zera. Poziom użyteczności odgrywa tutaj najmniejszą rolę, gdyż w sytuacji, gdy czegoś jest brud, tak jak powietrza, wtedy i tak cena jest zerowa bądź bliska zeru. Dla przykładu, w średniowieczu jedna książka potrafiła kosztować równowartość kilku wsi. Dlaczego? Ponieważ materiały, z których były robione księgi, były dość trudno dostępne, a wkład pracy w produkowanie jednej byłoby olbrzymi. Wyobrażacie sobie teraz siedzieć i przepisywać ręcznie książkę telefoniczną? Dzięki Gutenbergowi, który żył w XV wieku i doskonalił maszynę drukarską, koszt książek spadł do ułamka wartości pierwotnej. Dlaczego? Bo nakład pracy wymagany do produkcji jednej książki był znikomy w porównaniu z mozolnym dziubaniem skrypów zakonnych, a ich materiały były już ciut bardziej dostępne. Teraz książki można kupić za bezcen, nawet dostać za darmo, szczególnie jeśli są robione z makulatury, nie wspominając już nawet o e-bookach. Mam nadzieję, że nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, kiedy powiem, że wszystkie te rozwiązania technologiczne, o których do tej pory powiedziałem, są osiągalne już dziś. Praca rąk ludzkich od lat sukcesywnie zastępowana jest pracą naszą. Nie mówię tutaj o hipotetycznym może za kilka pokoleń. Nie, mówię o tu i skali globalnej. Oczywiście nie spodziewaj się usłyszeć o tym od korporacji czy rządów. Aby dokopać się do takich informacji, trzeba się nieźle napracować. Mówiąc o postępie automatyzacji pracy, trzeba zwrócić szczególną uwagę na zjawisko zwane technologicznym bezrobociem. Według definicji jest to bezrobocie wynikające z postępu technicznego, który powoduje zastępowanie pracy ludzi pracą maszyn i urządzeń. Nieprzerwanie od stuleci ludzie systematycznie wypierani są z miejsc pracy, często wyrzucani na bruk, choć do niedawna zawsze mogli przejść do innego sektora zatrudnienia. A rynek pracy dzieje się na trzy główne sektory. Sektor rolniczy, w którym wlicza się leśnictwo i rybołówstwo, sektor przemysłowy i budowlany oraz sektor usługowy. W Polsce według danych statystycznych w sektorze rolniczym pracuje około 13% społeczeństwa. Dla porównania, średnia w Europie to 5%, podczas gdy w Stanach jest to mniej niż 0,7%. Są to dane z 2004 roku. Przemysł w Polsce daje pracę około 31% społeczeństwa, w Europie jest to średnio 26%, a w USA mniej niż 8%. W sektorze usług pracuje 57% Polaków. Średnia europejska to około 69%, a w Stanach Zjednoczonych według różnych danych jest to nawet 90% pracujących. Na dodatek nie brana jest tutaj pod uwagę liczba osób bezrobotnych. Na całym świecie obserwuje się następujący uniwersalny trend. Społeczeństwa nierozwinięte technologicznie to społeczeństwa rolnicze. W miarę postępu nauki i technologicznego bezrobocia, tak jak pług i traktor, to też maszyny, które wypychają ludzi z miejsc pracy. Przechodzimy do społeczeństwa uprzemysłowionego. Kolejnym krokiem jest przejście ludzi z fabryk i zakładów, gdzie zaczynają dominować zautomatyzowane systemy produkcji do sektora usług. I tak, na przykład w roku 1860 nadal około 60% Amerykanów pracowało w rolnictwie. 90 lat później pracownicy fabryk i zakładów stanowili 33%. Dziś, jak wiemy, oba te sektory dają pracę mniej niż 9% społeczeństwa. Skoro 9% Amerykanów pracuje w rolnictwie i przemyśle, to gdzie jest cała reszta? Wszyscy pozostali pracujący musieli szukać posady w sektorze usług. Dla większości osób w krajach rozwiniętych jest to ostatnia szansa ucieczce przed rosnącym bezrobociem. Taki sam trend obserwujemy od pewnego czasu również w Polsce. Pewne pytanie ciśnie się natychmiast na usta. Czy sektor usług nie jest zagrożony zjawiskiem technologicznego bezrobocia? Oczywiście, że jest. Wraz z rozwojem komputerów obserwujemy, jak branża po branży ludzie zastępowani są maszynami. Rozwój internetu całkowicie zmienił oblicze handlu. Dziś jedna bądź kilka osób może obsługiwać tysiące klientów. Coraz więcej instaluje się automatów z napojami, jedzeniem czy biletami, powoli wypychając tradycyjne kioski. To wszystko znamy z własnego doświadczenia. A ilu z nas słyszało o w pełni zautomatyzowanych restauracjach z Niemiec i Japonii, gdzie pracują już tylko kucharze. Zamówienia dokonuje się poprzez interaktywny dotykowy panel, płaci się kartą, a jedzenie dostarczane jest przez w pełni zautomatyzowany system. Kto z nas wie, że robot firmy Control Krawki potrafi wybudować dom w ciągu jednego dnia? Nie mówiąc już o robotach typu Adam, które same przeprowadzają badania naukowe. Parafrazując słowa ekonomisty Stevena Waltersa, sektor usług utracił swoją rolę jako generator niewyczerpanej ilości miejsc pracy. Dlaczego mielibyśmy przypuszczać, że w przyszłości te rozwiązania nie staną się elementem naszej codzienności? A to tylko wierzchołek góry lodowej. Ktoś z Was może pomyśleć, nonsens. Maszyny nigdy nie zastąpią ludzi we wszystkich możliwych zawodach. Przyjmiemy na moment, że to stwierdzenie jest prawdziwe. Weźmy na przykład nauczycieli. Kto tutaj jest zdania, że komputer nigdy nie zastąpi nauczyciela człowieka? Biorąc przykładowo nauczyciela języka angielskiego, widać jak postępuje rozwój programów do samodzielnej nauki. Widać jak rozwija się AI, czyli sztuczna inteligencja, nie mówiąc już o programach tłumaczących tekst i mowę. Jeśli nawet jakimś studem nauczyciela angielskiego nie stanie się wymarłym zawodem, to na pewno pozostanie niewielka garstka pędzlu, a potrzebni będą tylko do okazjonalnych konsultacji. resztę uczniowie zorganizują sobie sami dzięki programom np. typu Rosetta Stone czy platformom typu Khan Academy. Łącząc w sposób kreatywny dostępność dzisiaj technologii, nie byłoby problemem zlikwidować zapotrzebowanie na 90% pracowników sektora usług. Jedyny powód, dla którego jeszcze tego nie zrobiliśmy, jest taki, że nasze pojęcie rozwoju jest zupełnie wypaczone, a struktury społeczno-gospodarcze przestarzałe o stulecia. Żeby tym lepiej to zrozumieć, spójrzmy na rozwój technologii pod kątem produktywności. Im większe jest technologiczne bezrobocie, to znaczy, im więcej osób traci pracę na rzecz maszyn, tym większa jest też produktywność i efektywność pracy. Pokazuje to widoczny tutaj wykres. Ekonomista, historyk i doradca w sprawach polityki narodowej w gabinecie Ronalda Reagana Bruce Butler powiedział coś takiego. Prawdę mówiąc, przemysł w Stanach ma się całkiem dobrze w każdym aspekcie poza ilością ludzi, których zatrudnił. Ponadto niewielu ekonomistów oceniałoby stan danej gałęzi gospodarki jedynie na podstawie ilości zatrudnienia. Patrząc na to w ten sposób, trzeba by uznać, że rolnictwo jest w najgorszym możliwym stanie od dziesięcioleci, gdy stopa zatrudnienia zmalała ogromnie. Mimo iż produktywność rolnicza wzrosła równie ogromnie w ciągu ostatniego stulecia. Stan przemysłu lepiej mierzy się poprzez badanie produktywności, zyskowności i wysokości płac. Pan Butler zupełnie zapomniał o pewnej fundamentalnej sprawie. Jeśli pozbawi się ludzi pracy, odbiera się im też możliwość kupowania, co jak wiemy hamuje cykliczną konsumpcję i może poprowadzić do